Ja mam, proszę pana, kilka pomysłów, jeśli chodzi o tytuł naszej audycji. Mogę? Proszę. Zastępy ryczących facetów. A dalsze? Tenorzy nie płaczą. Pierwszy lepszy. Przewodnik operowy. Nie, to już banalne. Zastępy? Tak, zastępy ryczących facetów. Albo co faceci piszczą może. Iwona Borawska. Jerzy Snakowski. Co faceci piszczą z operowej sceny? Okej, niech będzie. To już wiadomo, że faceci i w operze. Tak, o tym będziemy rozmawiać. A konkretnie w jakiejś operze, czy w każdej? Proponuję, żebyśmy zawęzili ten obszar, bo jednak opera to ponad 400 lat. Zawężmy ten okres może do przełomu XIX-XX wieku, czyli do tak zwanej opery werystycznej. Czyli opery o prawdziwych ludziach i zobaczmy, jacy są ci prawdziwi faceci. Wreszcie sobie założyli, że będą pokazywać na operowej scenie prawdziwe życie. To było pasmo niekończących się cierpień, nieszczęśliwych wypadków, morderstw, fatalnych jakichś... Pan co, cofnijmy się do kobiecej wyobraźni. Bo ja myślę, że tam jednak trzeba to by szukać mi o tym opowie. Źródeł. Flaubert, Gustave Flaubert, który zdecydowanie był kobietą, to znaczy Madame Bovary, doskonale to opisał. Opisując edukację romantyczną swojej bohaterki, stwierdza. Pełno tam było miłości, kochanek, kochanków, prześladowanych dziewic mdlejących w ustronnych altanach, pocztylionów mordowanych na każdym postoju, koni zajeżdżanych na każdej stronnicy, mrocznych borów, burzliwych serc, łez, szlochów, pocałunków, łódek w blasku księżyca, słowików w gajach, młodzieńców odważnych jak lwy, to już o mężczyznach jest, łagodnych jak baranki, cnotliwych, jak to się nigdy nie zdarza, zawsze starannie ubranych i płaczących jak łzawnice. Coś się z tego zgadza? Wszystko. To jest idealny opis operowego mężczyzny. Operowego, w przeciwieństwie do tego realnego, którego miała za męża, rozmowa z Karolem, cytuję, była płaska jak uliczny chodnik. I pewnie dlatego kobiety tak dziko i namiętnie chodziły do teatru operowego, żeby na scenie zobaczyć tych wrażliwych, namiętnych kochanków. Nie dość, że namiętnych, to też potrafiących czasami uronić łzę. Jak to z tym płaczem w operze bywało? Są jakieś konkretne przykłady? Ale oczywiście, że tak, mężczyźni płakali dziko i namiętnie, przy każdej okazji. Ten szloch był jakąś ulubioną formą ekspresji. Jeżeli jeszcze w wieku XIX, gdzieś w środku wieku XIX, płacz starano się wyobrazić za pomocą środków muzycznych. Istniały specjalne środki muzyczne, specjalne jakieś figury rytmiczne, specjalne zabiegi artykulacyjne, czysto wokalne, to właśnie już pod koniec wieku XIX-XX kompozytorzy chcieli, by śpiewacy płakali, ryczeli, chlipali, rzęzili, kaszlali, oddawali moc przeróżnych dźwięków fizjologicznych, tak? Czyli jakby już nie ufali muzyce. No i mężczyźni także płakali. Świetnym przykładem tego jest chociażby aria Kania ze słynnych Pajaców. Aria, którą pewnie wszyscy znają, słynna aria Śmiej się pajacu. Sytuacja jest następująca. Wędrowny pajac, Kanio, przyłapuje swoją żonę na zdradzie. Kochanek żony wymknął mu się z rąk, on chętnie zaczął go gonić, by go dopadł i zamordował, ale nie. Za chwilę ma się rozpocząć przedstawienie. I co robi Kanio? Śpiewa oczywiście arię. Śpiewa wystąpić, gdy roztrzęsiony nie wiem, co mówię, nie wiem, co robię, ale musisz pokonać sam siebie, mówi do siebie Kanio w recytatywie i dalej. Ba, czyż nie jesteś człowiekiem? Ha, 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 ha. Tu się śmieje bardzo serdecznie, przy tym śmiech ten zamienia się nagle w płacz. Dodaje, jesteś pajacem i tu się rozpoczyna słynna aria, włóż białą kryzę, upudruj twarz, ludzie płacą i chcą się tu pośmiać. Aria ta kończy się, śmiej się pajacu, choć ból zatruwa twe serce. I tutaj następuje długi fragment orkiestrowy, na tle którego śpiewak musi płakać. Może posłuchamy tego fragmentu. Forzati, ah, sei tu
Hanio jest płacze, bo cierpi psychicznie, ale bohaterowie płaczą także, bo cierpią fizycznie. Wspomniałem już o tym, że w wieku XIX kompozytorzy jeszcze środkami czysto muzycznymi przedstawiali płacz czy ból. Na przykład Verdi w Balu maskowym. Tam jest taka scena w finale, że główny bohater, król Gustaw III, zostaje zamordowany na tytułowym balu maskowym. No jak to w operach bywa, raniony nożem upada na ziemię i co? No i jeszcze śpiewa arię. To jest w operze piękne, to jest piękna operowa konwencja, która pozwala bohaterowi, pomimo że już powinien umrzeć, to jeszcze ma chwilę, żeby pokazać głębię swojego człowieczeństwa. Ma jeszcze te 3 minuty, żeby przebaczyć, wybaczyć, wytłumaczyć, jeszcze raz wyznać miłość, żeby jeszcze stać się człowiekiem w 150%. I tak jest właśnie w operze Verdiego w balu maskowym. Proszę posłuchać, jak bohater umiera. Linia melodyczna tej arii wygląda tak, że ona jest przerywana pauzami. Mamy wrażenie, że on ból każe mu przerywać. Te frazy nie są płynne. I w pewnym momencie słyszymy, jak dopada go taki ostry atak bólu. To będzie słychać w momencie, kiedy śpiewak wyrzuci nagle jeden dźwięk wysoko w górę, a orkiestra zabrzmi takim jednym, potężnym, krótkim akordem. To właśnie jest ten atak bólu. Arco asceso, tu con lei partire dovrei. Verista Puccini posługuje się nieco mniej wyrafinowanymi środkami. Dzielność jakaś tam występowała, czy tylko płacze i rozpacze? Ja chciałabym znowu sięgnąć może do wyobraźni i do tego, co widziała Emma Bovary w operze. Mhm. Widziała tam znakomitego śpiewaka, no w każdym razie bardzo słynnego. Miał tę olśniewającą bladość, która użycza płomiennym rasom południa majestatu marmurów. Krzepka jego kibić ujęta była w obcisły kaftan brunatnej barwy. Mały, cyzelowany sztylet zwisał mu nad lewym udem, rzewnie przewracał oczyma, pokazując białe zęby.
Powiadano, że pewna polska księżniczka zakochała się w nim, słuchając, jak śpiewał niegdyś na plaży, gdzie naprawiał szalupy, zrujnowała się dla niego, porzucił ją dla innych kobiet, a rozgłos tych miłostek przydawał tylko sławy jego sukcesom artystycznym. Piękny głos, niezachwiana pewność siebie, więcej temperamentu niż inteligencji, więcej emfazy niż liryzmu, oto co przydawało blasku temu wspaniałemu okazowi szarlatana, w którym było coś z fryzjera i coś z torreadora. Oczywiście, że pośród zastępu tych operowych mężczyzn byli też dzielni, odważni. Przy czym oni swojej odwadze i dzielności byli bardzo, bardzo naiwni. Na przykład taki Mario Cavaradossi w Tosce znowu Pucciniego. Malarz, który niepotrzebnie wikła się w wielką politykę. Kompletnie tej polityki nie rozumie. Pomaga uciekinierowi z więzienia. To była ofiara reżimu politycznego. Pomaga mu się ukryć w swoim domu. Doprowadza to do tragedii, ponieważ uciekinier ścigany jest przez okrutnego barona Scarpie. Scarpie, oprócz tego, że ściga tego nieszczęsnego uciekiniera, to jeszcze jest zakochany w dziewczynie Cavaradossiego, czyli w tytułowej Tosce. Usiłuje więc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Mamy scenę przesłuchania. Wszystko było w porządku, gdyby nie to, że Mario jest potwornie głupi. Co robi Mario w sytuacji krytycznej, kiedy powinien siedzieć cicho i tylko liczyć na cud i na to, że Toska oczaruje barona Scarpi? Co robi Mario? Wykrzykuje: Vittoria, Vittoria, zwycięstwo, zwycięstwo. W momencie, gdy wszyscy się dowiadują, że wojska Napoleona pobiły gdzieś tam Austriaków. Zaczyna krzyczeć jakieś bluźnierstwa pod adresem tyrana Scarpi i tym samym przekreśla szansę na uratowanie się. Podobnym bohaterem jest De Grier z Manon Lescaut. Najpierw zawraca w głowie dziewczynie, tytułowej Manon, chociaż ona też nie jest bez winy. Manon w ogóle była wymieszana w klasztorze przez swojego brata. De Grier zakochany w niej, nie można to pozwolić, i porywa dziewczynę. Chociaż jest arystokratą, jest biedny i życie u boku biednego mężczyzny dla tej ciekawej świata dziewczyny jest mało atrakcyjne, ponieważ go zostawia dla jakiegoś bogatego poborcy podatkowego. De Grier pojawia się u niej w domu, w którym ten poborca podatkowy niczego jej nie żałuje i usiłuje ją namówić do powrotu. Ona oczywiście się zgadza, ale niestety tak długo pakuje swoje klejnoty, swoje fatałaszki, że zanim zdążyła się spakować, pojawił się w domu ów poborca podatkowy, oskarżył ją o nierząd i zamknął w więzieniu. Co robi De Grier? Usiłuje uwolnić swoją dziewczynę. W jaki sposób? Rzuca się na straż z pistoletem, krzycząc, żeby mu oddali jego Manon. On jeden, naprzeciwko niego armia żołnierzy. No co może w tej sytuacji zrobić? Zaśpiewać pełną rozpaczy i znowu płaczu arię. Proszę bardzo, oto ona. Non v'avvicinate, che vivo me, costai nessun srappare potrà. No. Quarta.